A z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym nekromancie. No i będziemy tutaj dopychać lochy, które musimy dopchnąć. Oczywiście chodzi o Esteros, no i o 13 piętro w mroku. Z racji oczywiście złapania tutaj pupili, dlatego że mam już maksymalne runki na tym koncie. Mam możliwość znalezienia maksymalnych runek, no i ostatnio nam poleciało 60% do broni. Zaraz oczywiście przejdę do szczegółów, powiem wam co i jak. Natomiast właśnie dzięki temu dzisiaj postaram się te lochy kliknąć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na EU8. No bo tutaj, jak sami widzicie, zmiany. Przede wszystkim zmiana gildii. No i generalnie jakieś tam zmiany na tym serwerze się zadziały. Więc zaraz do tego przejdę. Ale EU8, serwer nekromantów, można by powiedzieć. My jesteśmy dość nisko, bo dopiero na 300 pozycji. No ale od dawien dawna stopujemy lochy. Już tak naprawdę na tym nekromancie, no dawno temu, nie oszukujmy się, dawno temu zaczęliśmy te lochy stopować. Nic oczywiście tutaj nie klikam, oprócz takich codziennych czynności, przez co no nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Ja się tutaj nie napinam, nie zależy mi jakoś bardzo na tym rankingu. Gemy mam ciągle stare, no runki dopiero powoli zaczynam maksymalne zdobywać, jak widzicie. Więc tak to po prostu wygląda. Z racji stopowania lochów nie ma większej napinki. Zaraz oczywiście opowiem o gildii, zaraz opowiem co i jak. Natomiast teraz na szybko rozstrzygnięcie giveawaya, dlatego że jak pewnie wiecie, no to był giveaway kwietniowy za używanie kodu twórcy. Tutaj mamy zwycięzców, zaraz to przeczytam. Natomiast co miesiąc od ponad roku, odkąd powstał tylko kod twórcy w Shakesie, ja robię wam giveawaye na grzybki, ewentualnie paysafe cardy. To już w zależności co sobie zwycięzca wybierze. Jeden będzie chciał grzyby za 200 zł, to mu kupuję te grzyby. Drugi będzie chciał paysafe carda 200 zł, to mu wysyłam kodzik. Tu już jakby co tam właśnie zwycięzca chce. No i te giveawaye są co miesiąc, one się zazębiają. Teraz w piątek na streamie wyłoniliśmy zwycięzców właśnie kwietniowego giveawaya. No już ludzie mi wysyłają screeny do kolejnego, który będzie w maju. Także mówię, giveawaye się co miesiąc zazębiają. No i wygląda to tak, że zawsze jak mi wyślecie screena, jak używacie mojego kodu twórcy na stronie home.syfygame.net, to zawsze do jakiegoś giveawaya to pójdzie. Dopóki nie rozstrzygnęliśmy giveawaya kwietniowego, no to szło wszystko do kwietniowego. W piątek wieczorkiem na streamku rozstrzygnęliśmy właśnie tego kwietniowego. No i teraz wszystko już idzie do majowego. Majowy pewnie będzie jakoś w połowie maja, tak jak to zawsze ma miejsce. Więc no generalnie jak sami widzicie, te giveawaya są co miesiąc, zazębiają się. Dziękuję wam pięknie za bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o kod twórcy. Bardzo dużo osób używa tego mojego kodu twórcy, jak kupuje tam jakieś pakiety specjalne, pakiety powiedzmy te takie startowe, klepsydry nawet same, po prostu grzyby zwykłe, pakiety grzybów, no do wszystkiego co kupujecie na tej stronie, wszystko macie zresztą na banerku na górze, można używać właśnie kodu twórcy Neutral i generalnie wysyłać mi screen do giveawayów, które są co miesiąc. No i tak to wygląda. Siemanko, dzisiaj na początku streamka wyłoniliśmy zwycięzców giveawaya na 2 razy 200 PSC, 2 razy grzybki za 200 zł z ostatniego filmu konkursowego, który pojawił się tydzień temu w piątek. Kolejny giveaway w maju, screeny można oczywiście już podsyłać, aby brać udział w kolejnym. Miłego popołudnia. No i tak to wszystko wygląda. Zwycięzcy 14, to już był w ogóle 14 giveaway, czyli no 14 miesięcy już co miesiąc robię te giveaway. No i mamy zwycięzców 14 giveawaya. Był to Gasior, który wygrał 200 zł PSC za screen z tego, jak używa właśnie mojego kodu twórcy na tej stronce, na tym oficjalnym sklepie internetowym Shakesa. No i to był ziomeczek właśnie z EU8, co ciekawe UFO Brak, który z komentarzy pod filmem konkursowym również wygrał 200 zł PSC. W kolejnym giveawayu będą brać udział screeny dodane po tym wpisie, to wszystko jest na Discordzie i oczywiście spod kolejnego filmu konkursowego. No, więc zasada taka sama, to są zwycięzcy, żebyście już mieli jasność, kto wygrał w kwietniu, i zapraszam do brania udziału w maju. Teraz w ogóle za tydzień od czwartku do niedzieli będzie, podkreślam od czwartku, na stronie home.syfygame.net będzie to już od czwartku, a nie od piątku, będzie najprawdopodobniej promocja na grzyby, więc już będzie można właśnie no, używać tego kodziku twórcy Neutral, kupować grzybki na promocji, wysyłać mi screeny i to wszystko będzie szło do giveawaya właśnie majowego. Tak to generalnie wszystko wygląda i tak to się prezentuje. Dobra, tyle jeżeli chodzi o giveawaya. No i teraz mamy kolejną sprawę, jeszcze zanim przejdę tutaj do EU8 już w 100%. Mamy potężny giveaway od twórców. Chcesz wygrać 1000 grzybków. Rozdamy 1000 grzybków 10 szczęśliwym zwycięzcom. Czyli twórcy zorganizowali tutaj giveaway na łącznie 10 tysięcy grzybów. Udział jest prosty, wystarczy śledzić nasze oficjalne konto na Instagramie i postępować zgodnie z instrukcjami w naszej najnowszej rolce, aby mieć szansę na wygranie. Dołącz teraz. No i mamy link do Instagrama tutaj Shakesa.
No i o co chodzi? Tam jak wejdziemy na tego Instagrama, to najnowszy post na tym Instagramie to jest właśnie taki, no takie dość proste, tak naprawdę, no myślę, że poziom podstawówki, dość takie proste równanie, które należy rozwiązać, no i po prostu z osób, które to rozwiążą, zostanie wyłoniona osoba, która te grzybki wygra. Więc no spoko sprawa, spoko inicjatywa, 10k grzybów łącznie do rozdania mają tutaj twórcy dla nas. Fajna sprawa, pojawiło się to 2 dni temu, czyli w piątek, także no generalnie ciekawe. Czy ja mam w ogóle jeszcze więcej informacji? Bo zazwyczaj jest tak, że na Discordzie się pojawia tego więcej. Mamy. Rozdamy 1000 grzybków 10 szczęśliwym zwycięzcom. Aby mieć szansę na wygraną, po prostu śledźcie nasze oficjalne konto Shakes and Fidget na Instagramie, polubcie znajdujący się tam post z konkursem i prześlijcie prawidłowe rozwiązanie łamigłówki matematycznej w sekcji komentarzy. Pamiętajcie, że zwycięzcy zostaną wybrani z naszego oficjalnego konta Shakes and Fidget za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości 22 kwietnia, czyli to już jutro w ogóle. Nigdy nie będziemy prosić graczy o żadne dane prywatne ani finansowe w celu wzięcia udziału w naszych konkursach. Nie klikajcie podejrzanych linków, które przenoszą Was na inną stronę, ponieważ są to konta oszustów. To konto na Instagramie i tu mamy link do niego i tylko to konto na Instagramie jest oficjalnym kontem Shakes and Fidget. Dziękujemy za czujność. No i mamy regulamin tego giveawaya, ale to już powiedzmy mniejsza z tym. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o giveaway, także polecam brać udział, polecam sobie tutaj myśleć, jak to wygląda i o co chodzi i tak dalej, bo w sensie no po prostu polecam brać udział, o może w ten sposób, bo fajna inicjatywa, a nuż się komuś uda i 1000 grzybków, że tak powiem, ustrzeli. Dobra, lecimy dalej, teraz EU8, co się na tym EU8 zadziało, zaraz wam opowiem historię związaną z gildią, natomiast przede wszystkim musimy tutaj sobie, no kupić skipa. Tyle mamy runek. Już mamy szansę na maksymalne runki. Na jakimś, nie wiem, legendarnym lochu czy na czymś. No nie śpieszy mi się, ale no trzeba będzie już powoli myśleć właśnie o tym, żeby te maksymalne runki sobie ogarnąć. Tutaj mogę jeszcze odebrać kalendarz, skoro już zrobiłem reset. Aurę mamy 18, jak widzicie. Tutaj runki wyglądają tak. Jeżeli chodzi o zbrojownię, to mamy 930 tysięcy metalu i 1,530 tysięcy kryształu. Także no, tutaj poteczkę możemy od razu kupić za pamięci. Oczywiście wiadomo, zwoje wszystkie to już od dawna. Pupilki wyglądają w sposób następujący. Tu wam tak na szybko przelecę, tyle mamy jedzonek. No tak to generalnie wygląda. Lożki, no to od ostatniego odcinka oczywiście lochów żadnych nie klikałem. No tutaj jakby logiczne, bo te lochy stopujemy. Zaraz sobie może portal machniemy i tutaj tą właśnie strefę światła i mroku, to co muszę. No i co, tu mi się kopalnia buduje, teraz kopalnie lecę na poziom 16. Więc no jakby wiadomo, do 20 będę chciał dobić jak najszybciej, żeby zdobyć pupila, może nawet do 25, żeby móc już ulepszać jednocześnie i właśnie kopać te gemiki, no i potem będę leciał w skarbiec do 4-5 i dopiero dalej kopalnie klejnotów, jak ten skarbiec już będzie na maksa. W każdym razie tak to na tym koncie wygląda. Jeżeli chodzi o podziemie, no to mamy, teraz nam się budują wrota na 15, tutaj muszę traktor na 15, ten przygodomat w końcu na 15, bo też już no dość późno, no teraz mamy duszę, więc w zasadzie to mogę zrobić tak, że zrobimy cyk. Tutaj w ogóle sobie może odbiorę. No w sensie muszę odebrać. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by to było zrobić na wyższym levelu, jak klikniemy lochy. Chyba to by było lepsze, ale no trudno. Jest jak jest, zrobimy to w ten sposób. To sobie w zasadzie mogę ulepszyć, żeby już mieć 15. No i co, zostało mi niewiele dusz, to powiedzmy polecimy komnatę tortur, bo dlaczego by nie, okej. Niech będzie tak, no więcej expa bym dostał na wyższym levelu, może by to było mądrzejsze, ale no teraz tak na szybko powiedzmy wpadłem, żeby to zrobić, żeby już mieć ten przygodomat na poziomie 15, żeby już mi się ta jawka odkładała i żeby na poziomie 393 odebrać jak najwięcej tej jawki z przygodomatu, bo wtedy jest oczywiście peak expa. No, w każdym razie tak to wygląda. Trenera mamy 14, traktor 14, tutaj wrota 15, przygodomat już 15. Teraz jak uzbieram duszę, to będę leciał sobie komnaty tortur, w sensie przepraszam, gladiatora oczywiście na 15. Gildyjka, to zaraz przejdziemy, dlaczego zmieniłem gildię i co tutaj się zadziało z moją starą gildią. No i mogę wam pokazać topeczkę, natomiast no wiadomo, za dużo się tutaj nie zmienia, bo po prostu dużo osób stopuje lochy. Bardzo dużo osób stopuje lochy. Tu w ogóle Gilmag, jaki w top 10 siedzi, co ciekawe, tym swoim wojownikiem, czeski twórca. W każdym razie, no, tak wygląda topka. Większość osób te lochy stopuje. Niektórzy zaczęli później, niektórzy wcześniej, ale po prostu topeczka tak się prezentuje. Gildyjka, no to my jesteśmy na poziomie 12. Tutaj topeczka ciągle, można by powiedzieć, tak samo wygląda.
Gildyjna, twierdze niezbyt istotne, pupilki 84, no a topka już tu ma po 90 nawet, więc no sami widzicie, no pewnie jakiś tam pupil wiecie za zamknięcie portalu do piekieł, tutaj za 20 kopalnię klejnotów, no teraz jeszcze jak była ta kolejna edycja legendarnego lochu, to co niektórzy na pewno poskipowali tyle budynków tej twierdzy i tak się wzmocnili, że to po prostu głowa mała, no i podziemia też nie jest to jakiś bardzo powiedzmy istotny ranking. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o takie ogólne przedstawienie, co tutaj się na tym nekromancie dzieje. Tu sobie poklikam później. No i teraz wam muszę pokazać portale do piekieł, bo zobaczcie, mam ich naprawdę dużo pozapisywanych dla was, bo tak długo nie było żadnego odcinka z tego nekromanty przez właśnie stopowanie lochów. Także będziemy sobie tutaj oglądać, no może razy dwa, bo te walki są naprawdę fajne tego nekromanty, to pooglądamy. No i już wam tłumaczę, co się zadziało z moją gildią. Jak pewnie wiecie, mieliśmy gildię na EU8, która się nazywała Exiles. No i ta gildia była zapowiedziana, w sensie mi się pomysł już bardzo dawno temu w głowie urodził, żeby właśnie na EU8 zrobić tą gildię. I jakby ja to ogłosiłem wam pierwszy raz chyba jakoś w czerwcu, w sensie film na kanał wrzuciłem chyba jakoś w czerwcu 2023 roku, czyli prawie rok temu. Wiedziałem, że jakoś właśnie w listopadzie, jakoś październik, listopad, może nawet grudzień będzie to EU8 dopiero, ale ja już ten projekt zapowiedziałem. No i wiadomo, dużo osób było chętnych, ale przez te pół roku od jakby mojej zapowiedzi na kanale, a do startu serwera, sporo osób się wykruszyło, sporo osób jednak zrezygnowało, którzy byli chętni na początku. No i nie wyszło to w 100% tak jakbym chciał, ale mimo wszystko skompletowaliśmy całą gildię, gildia sobie radziła nieźle, była to najlepsza polska gildia na tym serwerze, była to też gildia, która nieraz nawet wchodziła do top 5, do top 4. No więc patrząc na to, jaki jest poziom tego EU8, bo musicie przyznać, że jest naprawdę duży, no to był to całkiem niezły wynik, nie? Całkiem niezły wynik, no i też docelowo chciałem jakby, no... coraz bardziej się wspinać w tym rankingu jako ta gildia, natomiast ciągle utrzymywałem, że ma to być gildia w 100% polska, nie chcemy jej robić międzynarodowej ani nic takiego. No, natomiast no, jak ten serwer startował właśnie w połowie listopada około, to ja miałem jeszcze bardzo dużo czasu, ale potem tego czasu zrobiło się bardzo mało. Dlaczego? Ano dlatego, że teraz ogrom czasu poświęcam na streamy na Twitchu. Jak ktoś śledzi tego Twitcha, jak ktoś wie, w ogóle niedługo będzie specjal z okazji 20 tysięcy followów na Twitchu, więc tutaj też zapraszam serdecznie, bo będą do wygrania m.in. kody na grzybki i tak dalej, ale to jeszcze na Discordzie oficjalnie zapowiem, kiedy to będzie. Więc no mówię, poświęcam naprawdę między 8 a 14 godzin dziennie ostatnimi czasy na streamy na Twitchu, jest to bardzo, bardzo dużo, ale właśnie przez to, ile teraz powiedzmy skupiam się na tym rozwoju swoim na Twitchu, głównie tutaj w socialach i po prostu no staram się jak najwięcej czasu właśnie na to poświęcać, no to na tą gildię czasu nie miałem. Od dłuższego czasu było tak, że topowi gracze polscy kończyli grę, na ich miejsce wchodziły osoby o wiele słabsze. Był ogólnie bardzo duży problem z tym, żeby Polaków na tym serwerze jakichś mocniejszych znaleźć, bo po prostu takowych nie było. Więc no mówię, skończył grę 360 level, a w jego miejsce wchodził 320, czyli gildia zaliczała mocny regres. Dodatkowo gildią zajmował się w sumie głównie Mixty, którego pozdrawiam, jeżeli to ogląda, który był oficerem. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że ja czasu nie miałem. No i nie chciałem tego ciągnąć po prostu, najzwyczajniej w świecie nie chciałem tego ciągnąć z racji tego, że dobra, tutaj wszystkie portale wam pokazałem i teraz zobaczmy sobie, jak z tym nam pójdzie. Wiecie, no ja nie jestem osobą, która na przykład Mixty praktycznie wszystko robi jako oficer, szuka ludzi, ogarnia tą gildię i tak dalej, a ja potem sobie na koniec dnia przypiszę zasługi, że hej, Exiles jest takie cudowne, moja gildia, świetnie sobie radzimy. No ja taką osobą nie jestem. Zdecydowanie daleko mi od czegoś takiego. Dobra, tutaj to 13 piętro, ale to nam, zobaczcie, będzie padać bardzo, bardzo łatwo. Ja taką osobą nie jestem, z racji tego też po prostu wolałem tą gildię rozwiązać. Napisałem tutaj wiadomość, to wam w sumie może ta wiadomość o wiele więcej powiem. O, tutaj mamy. Rozwiązanie gildii. Siemanko, chciałbym was poinformować o mojej decyzji, którą podjąłem w ostatnich dniach, a w zasadzie biłem się z myślami, czy to zrobić, ale wydaje mi się, że to będzie najlepsze. Pomysł na gildię tutaj przyszedł mi dawno temu. Dawno temu to zapowiedziałem i na początku miałem mnóstwo czasu na zarządzanie gildią. W ostatnich tygodniach tego czasu mam o wiele mniej, głównie z uwagi na wielogodzinne streamy na Twitchu oraz zmiany w życiu prywatnym. Dodatkowo chciałem stworzyć mocną polską gildię, a obecnie o Polaków jest coraz ciężej. Grę kończy 360 level, a na jego miejsce przychodzi 320.
co mija się totalnie z celem. Był pomysł fuzji z Shadow Syndicate, ale z uwagi na ostatnie wydarzenia to również nie wypali. Mowa tutaj oczywiście o tych sytuacjach z EU10, o których mówiłem w ostatnim odcinku. Przepraszam, jeśli kogoś zawiodę tą decyzją, ale chyba lepiej się rozejść, aniżeli ciągnąć to wszystko, zwłaszcza, że sami widzicie, że nie idzie to w dobrym kierunku. No i faktycznie szło to w bardzo słabym kierunku. Mówię, gildia zaliczała mocniejszy regres, w sensie po prostu zaliczała regres zamiast progresu. No i teraz z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy tworzyli tą gildię od początku do końca na dobre i złe, zwłaszcza tym, którzy zostali tutaj do końca. Dziękuję szczególnie Mixtiemu, który jako oficer od długiego czasu odwalał masę pracy, robił w zasadzie wszystko. Dziękuję każdemu za wspieranie mojej osoby poprzez kodzik twórcy. Mam nadzieję, że nikt nie jest na mnie zły, były różne pomysły fuzji, zmiany gildii na międzynarodową itp., ale tak jak wspomniałem, obecnie z moją ilością czasu to nie wypali. Widzimy się na streamach na Twitchu oraz na filmikach na YouTubie, dziękuję ślicznie i życzę wam wszystkiego dobrego. No i właśnie, i po tej wiadomości oczywiście ludzie zaczęli z gildii odchodzić, ja też odszedłem. Dlaczego zmieniłem na taką gildię? Ktoś by powiedział, że hej, czemu nie poszedłeś do jakiejś gildii top 1, top 2, top 3, zwłaszcza, że no to konto jest na poważnie, a tutaj będę chciał docelowo zrobić nekromantę z jak najwyższym levelem na świecie, może nie najwyższym, ale no z jak najwyższym, rozumiecie o co chodzi. No i wynika to po prostu z tego, że no w działkowiczach jest spoko atmosfera, w sensie tutaj ludzie z działkowiczy zaczęli wchodzić na moje streamy, głównie tutaj liderka, no i jakoś się tak zgadaliśmy, też trochę osób z Exiles właśnie poszło do działkowiczy, jest to polska gildia, więc to jest dodatkowy atut, także no stwierdziłem, że czemu nie, po prostu czemu nie, mimo że pozycja w rankingu jest niższa, to nic się nie dzieje, bo mi aż na tej pozycji tak bardzo nie zależy. I więc no, dlatego wybór właśnie padł tutaj na działkowiczy. Także no, taka historia. Po prostu mówię, głównie brak czasu mojego, strasznie tego czasu ostatnio mam malutko, jeżeli chodzi o jakieś ogarnianie właśnie gildii w Shakesie, bo głównie poświęcam czas na streamy, no a wiadomo, poza tym streamem ten czas, który powiedzmy, no i tak mi go nie zostaje za wiele, no to na jakieś tam swoje życie prywatne, nie? Więc no mówię, nie było sensu tego ciągnąć, bo i tak jak już to Mixty wszystko robił, był pomysł właśnie fuzji z Shadow Syndicate i ja tam po tej fuzji też się chciałem odsunąć w cień, żeby tam oni ogarniali, abyśmy po prostu się połączyli i nikt by nie został bez gildii, aczkolwiek no to też mówię, nie, powiedzmy nie wyszło przez tą sytuację z EU10, o której wspominałem w ostatnim filmie. I tyle, nie? Tak samo no zmiana gildii na międzynarodową. Nie chciałem tego robić, bo zamysł tej gildii to był, żeby to była w 100% polska gildia. Bardzo też dużo osób zaczęło właśnie kończyć grę na tym około 350-360 poziomie. Ciężko było znaleźć jakieś sensowne podmianki. I tyle. I tak naprawdę tyle. Tak to wyglądało, tak to wszystko wyszło. No wolałem po prostu to uciąć, zakończyć, aniżeli coś kombinować. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że... O dobra, siedzi. Mam nadzieję, że rozumiecie to... No bo jest to, myślę, no takie w miarę logiczne z mojej strony, tak mi się chyba wydaje, że po co coś ciągnąć i udawać, niż po prostu dać ludziom, powiedzmy, iść w swoje strony. Dobrze, jeżeli chodzi o moją postać, to tak jak mówię, no runka 60%, która nam ostatnio przypadkiem tak naprawdę dropnęła, no to jest ogromny boost. Tutaj pachołki mają po 40, 46, Kunegunda 37, oni tu mają na razie runy takie losowe. Natomiast mówię, powoli już od jakiegoś czasu zacząłem mieć możliwość właśnie zdobywania tych runek. Tu sobie może... O Jezu, ile maguś zrobił, co jest? Miałem możliwość zdobywania tych runek właśnie maksymalnych, dostałem to 60% w broni, no i dzięki temu teraz na luzie mogę i ubić 13 piętro w mroku, oj, tu razy dwa, okej, okay. I ubić 13 piętro w mroku i ubić właśnie Esteros w świetle po pupile. Przypominam, zaraz wam tutaj zresztą pokażę, że jeżeli chodzi o 13 piętro w mroku, to musimy to ubić głównie w celu znalezienia Diabłoczorta. To jest oczywiście pupil w mroku. No a tutaj w wodzie Poseidong, czyli no za ukończenie właśnie starego Esterosu, czyli lochu numer 22. Zaraz wam pokażę, o który dokładnie chodzi. Troszkę się pomęczyliśmy z tym młotowładnym. Tu zobaczmy, okej, okay, tu maguś zrobił sporo, Kunegunda, zobaczcie, Kunegunda praktycznie nic nie zrobiła, no ale to są te kryty nekromanty, brakowało mi tego, powiem wam szczerze, brakowało mi właśnie takiego klikania lochów na nekromancie, bo tak mi się podoba pasywka, tak mi się podoba po prostu ten styl gry, no mówię, nekromanta obecnie to jest exequo, moja ulubiona klasa postaci, razem z magusiem, więc strasznie dobrze mi się tym gra, no ale na razie, no, za dużo nie pogram, nie, za dużo nie pogram z racji tego, że właśnie są te...
Jest to nieszczęsne stopowanie lochów. Czy ja tu w ogóle miałem wszystko zaczarowane, bo tak się rozgadałem, że nawet nie spojrzałem, ale tak. Z tego co widzę, to tak, to sobie możemy rozmontować. I tu mamy jakąś brońkę dla Kunegundy. Fajną, z fajną runką. Oczywiście również odzyskujemy sobie klejnocik. Cyk, w ten sposób, cyk. No i tutaj robimy fik. Dobra, pięknie. No i 13 piętro mamy, już pupila możemy złapać. No i teraz, tak jak mówię, lecimy do Esterosu. Esteros jest... Jejku, gdzie tu? Jezu, ile my mamy w Esterosie do ubicia tych... przeciwników. No dobra, dobra, robimy to. Pyk, pierwszy. Tutaj zaraz powinien paść nam drugi. No to nie jest zbyt proste, bo to jest wojownik i to taki ciężki, ale dobra, padł nam. Bezlicy, zobaczmy tego bezlicego, czy jego by się nam jeszcze udało ubić. No oczywiście wiadomo, teraz jeszcze po legendarnym lochu, my tu jesteśmy praktycznie w 100% przebrani. Więc można powiedzieć, że się dość mocno wzmocniliśmy. A zobaczmy, czy tu nie będzie jakiś boost. Plus 13 to nie bardzo, to w ogóle można od razu do kotła dać. No i tu, no też nie bardzo, dobra, to też dajemy do kotła. No tak, do kotła, no bo to kosztuje 10 baniek, to czemu nie? Dobrze, jeżeli chodzi o moje podstawy jeszcze, bo też wam nie pokazywałem, no to 1400 około tutaj boczki, czyli siła i zręczność, szczęście 1500, tego już oczywiście więcej nie daje. Na 3,5 zostawiłem sobie HP i teraz lecę w 100% inteligencję. Dobra, czy my tego bezlicego pokonamy, bo to jest kurczę... A dobra, pokonamy. Chciałem powiedzieć, że to jest kurczę maguś i no z magusiem tu możemy mieć problemy jako ten nekromanta, ale dobra, bezlicy nam padł w miarę fajnie. Teraz mamy złowrogiego gnoma, jak jego pokonamy, to już potem raczej pójdzie to z górki, taką mam przynajmniej nadzieję. No ale mówię, no 60% runka w broni to raczej na luzie, raczej ten Esteros nam powinien po prostu paść. Mówię, no nekromanta, kurczę, bardzo przyjemna klasa postaci. No ja tutaj docelowo będę chciał no zrobić jak najwyższy level tego nekromantę. Będę chciał tu bardzo długo stopać lochy, nawet do jakiegoś 550 levela, myślę, o ile się oczywiście uda. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No dużo osób też tam widziałem, że nie klika tego Esterosu. Nie klika również tego 13 piętra w mroku, bo po prostu liczą na to, że w trakcie stopowania lochów, jak już zostaną im tylko te dwa pupile do złapania z tych dwóch lochów, to oni tego nie będą łapać tego normalnie, powiedzmy, tylko będą starali się, w sensie będą liczyli na to, żeby w evencie wielkanocnym im właśnie te dwa jajka poleciały. Jest to oczywiście jakaś taktyka, zwłaszcza jeżeli im zostają tylko te dwa pupile, no to na 100% im no one polecą. Sprawdzam w ogóle SF Toolsa jak coś. Ale no nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem, dobra, gdzie to jest. Tutaj mamy złowrogi gnom, 0,70 mamy na niego, okej, to po prostu trzeba klikać, on pada. Ja to wolę zrobić, ja powiedzmy mam, bo teraz to w ogóle powstają jakieś nowe taktyki. Teraz powstają jakieś, wiecie, no nie wiadomo co powstaje tak na dobrą sprawę. Takie jakieś tam, no... Ja jestem osobą, powiedzmy, staromodną, w takim sensie, że kiedyś się tak robiło, że ubijałeś Esteros, ubijałeś 13 piętro po pupila i tyle. Nie kombinowałeś, żeby tego nie robić, żeby liczyć, że ci właśnie z eventu wielkanocnego poleci, czyli z tego poszukiwania pisanek, więc ja tak robię. Ja w dalszym ciągu tak robię. Czy to jest dobre, czy niedobre, no kwestia sporna. Ale tutaj, jak widzimy, już dzisiaj dwa levele wbiłem. Szkoda, że ten przygodomat nie zostawiłem, ale... Powiem wam tak, tyle już tu misplay popełniłem, tu mi się zdarzyło awki nie zrobić tam zraz, bo po prostu no nie miałem czasu, miałem jakiś tam wyjazd, tu to, tu tamto, że no aż tyle to wydaje mi się nie zmieni. Dobra, siedzi pięknie, 58% niestety runka, więc jeszcze nie maksymalna, a szkoda, chociaż wiecie co, ja tak w ogóle... Okej, to też mogę do kotła, ja tak w ogóle nie patrzę, ale jak przecież, jak mi poleci jakaś maksymalna runka w tym itemku... To przecież ja mogę już to zaczynać wymieniać, nie? W sensie wiadomo, że największa szansa na to jest na legendarnym lochu, bo wtedy leci ogrom itemków epickich. Zresztą ja też będę miał więcej rund do momentu legendarnego lochu. Teraz kolejna edycja będzie dopiero w czerwcu na urodziny gry. Także no, wtedy będzie większa szansa na te maksymalne runki, ale muszę na to patrzeć, bo ja tak bezmyślnie sprzedaję te itemy do kotła. Niby goldzik jest, tu możemy od razu też... powiedzmy dorzucić te 4 inty. Niby goldzik jest, ale no jak sami widzicie, jakaś tam maksymalna runka mogła mi umknąć. Fakt faktem, na brońki patrzę, bo wydaje mi się, że to znalezienie 60% na broni będzie najcięższe, jak to zresztą na każdym koncie miało miejsce. Ale no na jakieś tam właśnie premie do złota, żeby już nie myśleć o tej wymianie ekwipunku przed robieniem awki. Albo właśnie, no nie wiem, cokolwiek, nawet łączną odporność 25, żeby mi się lepiej w PvP walczyło, jak robiła rękę, no rozumiecie, o co chodzi, nie? Są, powiedzmy, takie kwestie, o których by wypadało pamiętać. O Jezu, tam jaka bliska próba, 900 tysięcy HP mu zostało.
o których by wypadało pamiętać, żeby ten nekromanta się robił coraz mocniejszy. Ale mówię, no też troszeczkę tak traktuję tą postać na ten moment, tak o, żeby po prostu odklikać, żeby odbębnić, żeby te, nazwijmy to, codzienne czynności zrobić, bo stopuje lochy, więc no nic mi tutaj, do niczego mi się nie śpieszy. O, może w ten sposób. Dobra, tutaj ten odcinek, no to już powiem wam, że od tygodnia chyba planowałem, żeby go nagrać. No i w końcu dzisiaj niedziela, trochę tematów ciekawych się nawarstwiło, więc stwierdziłem, że to zrobię. Tylko że ten obrońca niestety nam nie chce paść, w sensie... Jezu, czemu co chwilę jest taka sama próba? Już myślałem, że się coś zawiesiło. Dobra, sprawdźmy może procenty na tego obrońca, ale to jest wojownik, no jak tam ten ogar siądzie, jak jakieś hity siądą z górnego rozrzutu, to on tu siada tak o, bez większych problemów, pokaż mi to. Na niego mamy 0,34. Okej. Okay. To nie są jakieś ogromne procenty, kurczę, no jak ja tego dzisiaj nie zrobię, to będzie tragedia, nie? W sensie będzie taki przypał. Czekajcie, no ja tu mam wszystko poczarowane, co muszę mieć w eku takim do PvP, ewentualnie do lochów. Kurczę, no, no musi to siąść, no było naprawdę kilka takich bardzo, ale to bardzo bliskich prób, gdzie no dosłownie jeden delikatnie mocniejszy hitek i ten obrońca by nam padł. No ale jestem zdziwiony, że na niego mamy mniejsze procenty niż na przykład jakiegoś Magusia. Na Magusia, tak jak mówię, było 0,70, na niego mamy zaledwie 0,34. Ale dobra, tak myślałem. Nieważne, nieważne, padł nam również. I teraz mamy niepalną zwiadowca, która też powinna nam paść. No, w chwilkę. Dawaj, dawaj, proszę. Padniesz czy nie padniesz? Ja tutaj aż tak bardzo mocno klikam tą klawiaturę, wydaje mi się, że to słychać. Ale no dawaj, dawaj. No i mamy to. Osiągnięcie odblokowane, bo ze Steros mamy ukończone. Co tutaj za runka? 51%, tu 41 do złota. Dobrze, no to oddamy. Znowu sobie damy tutaj cyk. No i okej. I już możemy złapać i tego pupila na tym koncie. Czyli powiedzmy, cel na ten odcinek został zrealizowany. Tutaj w ogóle sobie pooglądamy może te walki, bo czemu by nie. Cel na ten odcinek został zrealizowany. Zobaczcie w ogóle, jakie to są buły, nie? Jak ten ogar siądzie z krytem. Coś pięknego. W ogóle, no świetne są te walki. Jezu, mi się nekromanta tak podoba. To naprawdę, to... Staram się, żeby to była moja main postać w tym momencie, nie? W sensie, żeby się tutaj najbardziej na niej skupiać i jak najlepiej ją rozwijać, bo strasznie mi się podoba. Zobaczcie, no teraz zablokował niestety tego ogara, ale zobaczcie, jakie to są hity. Nawet tutaj z tej piątki, ten piąstki, w sensie ten szkielet też, potężny hit. No tutaj bez licy to jest Maguś, bo tu niestety pasywki nie będzie. No ale powiedzmy mocne hity, ledwo siadło, super. Słowrogi gnom też Maguś, zobaczmy. Okej, ładne hity, no i teraz mamy obrońcę. Zobaczmy jak z tym obrońcą, bo to był chyba najcięższy przeciwnik dzisiaj. Nie wiem ile miałem na Włodka, czyli na tego 10 w 13 piętrze w mroku, bo nie spojrzałem wtedy, ale on nam chyba szybciej pada, niżeli właśnie ten obrońca. Tu zobaczcie, bloki, no Jezu, no tutaj bloki. Widzicie to? Tutaj bloki, blokujemy, nagle rzucamy ogara i ogar hit za 75 milionów. No przecież to jest coś pięknego. Tak się jaram tym nekromantom, tak mi się ta klasa postaci podoba. Ciągle mnie ktoś pyta, co sądzisz o nekromancie, co to, co tamto. O, zobaczcie teraz. Dwa hity, 86 koła KP nam zostało. Piękna sprawa, moi kochani. Dobrze! Tyle. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego nekromanty, to oczywiście dawajcie znać w komentarzu, ja wam chętnie odpowiem. Jeżeli macie jakieś pytania co do gildii, to również... A, to ja w sumie inaczej powinienem robić. To również pytajcie, również wam chętnie odpowiem, bo dlaczego by nie. Natomiast, co mogę powiedzieć, no, dalej stopujemy lochy. I teraz już stopujemy lochy tak w 100%, no bo już tutaj żadnych innych lochów do kliknięcia nie mam. Te jeszcze chciałem kliknąć razem z wami, żeby te pupile sobie połapać. Dzisiaj jeszcze nie robiłem awki, może mi się uda, to dzisiaj z awki właśnie te pupilki mi polecą. Te dwa... I tak naprawdę tyle, i tak na dobrą sprawę tyle. Nic więcej tutaj nie planuję robić, oprócz oczywiście codziennych czynności. I żeby mieć to z głowy, tą postać. Dalej stopujemy, stopować będę tutaj, tak jak mówię, długo. Nie pamiętam, na którym poziomie zacząłem stopować lochy, chyba jakoś w okolicach 340, więc bardzo wcześnie. No i wydaje mi się, że będziemy stopować właśnie do jakiegoś
Oj, tutaj źle, nie zauważyłem. Właśnie do jakiegoś 550 albo coś koło tego. Bo będę chciał docelowo zrobić no najwyższy level nekromanty na świecie. Nie wiem, czy mi się to uda, bo też mówię, no tutaj tu oplułem jakiś jeden dzień, w sensie nie zrobiłem awki, tu chyba mi się kalendarz raz zresetował, jak byłem na wyjeździe. Tu chyba to, tu chyba tamto, więc jakieś tam misplaye zostały popełnione, ale no, jeszcze mamy tyle czasu, że też może dużo osób się wykruszy, którzy grają nekromantami. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Taki jest mój cel, a mówię, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Tu mogę już wszystko poodznaczyć, bo wszystko sobie obejrzeliśmy, żeby mieć to z głowy. Te wszystkie lożki sobie obejrzeliśmy. Tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie. Piszcie w komentarzu, jak tam wam idzie na waszych nekromantach. Co wy w ogóle sądzicie o tej klasie postaci? Czy gracie na EU8, bo też jestem ciekaw. I generalnie, co tam u was słychać? Piszcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam. No i co? Wbijajcie oczywiście na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!